Siemaneczko, zaczynamy kolejny dzień. Jest bardzo rano, jest bardzo zimno, około 3 stopni, ale jak widać niebo jest zajebiste. Czekamy na koparkę. Czekamy na koparkę. W planach dzisiaj jest wykopać kabel pod prąd i wykopać rów pod kabel. Prąd będzie brany z tego słupa, przecisk pod asfaltem i do domku. Jeszcze muszę wykopać korzeń, który tutaj się znajduje, więc kopareczka będzie miała dzisiaj co robić. Przyjedzie też wywrotka piachu i to będzie na tyle, jeśli chodzi o 2021 rok na działce. O, korzeń się znajduje tutaj. On naprawdę wystaje. To jest robota dla koparki. No bo przeszkadza ten korzeń niestety, ale przeszkadza. Zrobimy sobie taki mały update odnośnie prądu. Do samego prądu niepotrzebny jest tylko i wyłącznie kabel, ale także piasek. Musiałem zamówić 20 ton, znaczy 20 ton, no zamówiłem 20 ton żółtego piachu, przyjechała wywrotka, zrzuciła mi ten piasek tutaj. Piasek jest potrzebny po to, żeby... I właśnie, po co jest potrzebny piasek? Moi drodzy, chciałem zrobić to tak mniej więcej, żeby to miało ręce i nogi. Przyjechała koparka, zaczęła kopać dziurę pod płotem. W tamtym miejscu zaczęła kopać kopareczka. Korzeni było co niemiara. Korzeni było co niemiara, dosłownie jak makaron to się tam przewalało. Rów był kopany pod kabel na głębokość metra. Ja równiutko z linijką chodziłem i pana koparkowego poganiałem, żeby to był jednak ten metr. Niestety, ale pan koparkowy może jeszcze nie wyczuł nowego sprzętu, nie wiem. Nie wnikam, nie interesuje mnie to, ale trzeba było go troszeczkę pilnować, bo nie ogarniał głębokości. Nie wiem, czy to jest tak zawsze, że się nie ogarnia głębokości, czy po prostu się nie wyczuwa jeszcze sprzętu. Partnerem dzisiejszego odcinka jest marka Y-Food. Słuchajcie, to dzięki marce Y-Food ja mogę się rozwijać na działce. Chociaż jest jeszcze wcześnie, to można powiedzieć, że zjem to sobie na obiad. Jedna porcja równa się jeden posiłek. Nie trzymamy w lodówce, tak jak ja. Bierzemy sobie na przykład teraz tutaj, nie mam gdzie ugotować. Robię sobie Y-Fooda. Dzisiaj mamy proszek o smaku słony karmel. Dlaczego to jest takie fajne? Bo mówię, chcąc zjeść od czasu do czasu pełnowartościowy posiłek, nie musimy latać i szukać. Możemy to wziąć ze sobą, rzucić to gdziekolwiek i kiedy tylko mamy ochotę zjeść sobie coś w rodzaju kolacji, obiadu czy śniadania. Moi drodzy, zrobimy sobie teraz jedzonko. Sam słony karmel to jest chyba mój ulubiony smak w tym momencie. Link do prochu macie pod filmem w opisie, łapcie z kodem MISZA10. Ja uciekam do roboty, czyli wracamy do tematu odcinka.
Na metr kopałem, potem dałem około 20 cm piasku. Na piasek poszedł kabel. Tego niestety Wam nie mogę pokazać, bo kabel sam rozwijałem. Rolkę po prostu pchałem w dole. I na to poszedł znowu piasek świeży. Na piasek poszedł niebieska taśma. Rozwinąłem tą niebieską taśmę. No i potem już zasypaliśmy ziemią rozimą ten grunt. I następna rzecz, jaką trzeba było wykonać, to wejście do domu tym kablem. Miałem przyszykowane w fundamencie już Fi50 rurkę taką z lewozmywakową, miałem wmurowaną, więc tylko wystarczyło znaleźć oczywiście tylko tą dziurkę, gdzie ja ją sobie zostawiłem. Podłogą ją sobie zakryłem, oczywiście misza gapa, niedobrze to oznaczyłem. No i wyszło jak wyszło. Kiedyś, jakiś czas temu zaznaczyłem to sobie, dlatego teraz mam łatwiej. Patrzcie, tak przy samej wodzie, niestety nie znam zasad, sam to sobie tam wymyśliłem, więc tak to ma być i tak będzie. Tam powinna być rura 50, zwykła kanalizacyjna, pod fundamentem puszczona na zewnątrz. Natomiast mówię, znając życie, jej tam nie będzie, ona będzie gdzieś obok, więc pewnie czeka mnie większe cięcie niż ta jedna dziura. No ale tniemy i moi drodzy, i potem zaraz idziemy na dwór kopać dziurę przy fundamencie, żeby kabel wpuścić. Słuchajcie, nie wiem gdzie jest ten korek. No jak zwykle, według obliczeń poszło coś nie tak. Dobra, według źródeł ten korek powinien być tutaj. Tutaj. Tutaj albo tutaj nawet. Jeżeli tu jest rura, to gdzieś tutaj był ten korek. No to on tutaj powinien być. Kurwa, jest! Czyli jest tutaj. Mniejsza gapa, jak zwykle. Gapa. Jest koreczek. To jest wlot prądu. Ja to zawsze jak coś robię, to muszę rozwalić pół podłogi. Tutaj teraz muszę to zaspawać jakoś. No teraz słuchajcie, wykopiemy tutaj ten kabel. Wkopiemy się tutaj i pod fundament do tego korku. Także włączamy timelapsika i kopiemy. A, jest rurka PCV, pokazała się tam. O, teraz ją widać. Do niej będziemy wkładać kabel. Jestem bardzo zadowolony, jest to kabel YKY ziemny o przekroju żył 5 razy 10 mm kwadrat. Długość odcinka od bramy do domku to jest 40 metrów. Dlatego nie użyłem kabla 5x6, bo jest powyżej 30 metrów. Teraz tak, pewnie zastanawiacie się, czemu nie dałem w ziemi kabla w arocie, bo kabel dałem sam dałem kabel bez arotu, bez osłony, bez tunelu, bez niczego. Po prostu to jest kabel ziemny, on jest przystosowany do tego, żeby być w tej ziemi. Jest fajnie zrobiony, moim zdaniem jest w miarę ok. Nie mam sobie nic do zarzucenia.
Tyle. Kabel jest w domku, jestem zadowolony, robota jest zrobiona, czego chcieć więcej? Myślę, że to na tyle, jeśli chodzi o prace zimowe w domku. Założyłem jeszcze, zobaczcie. Założyłem jeszcze kratkę wentylacyjną. W domku jest już cuk, jest cyrkulacja, także na zimę nie będzie pleśni, nie będzie grzybu, będzie wilgoć odprowadzana. Jeszcze odnośnie prądu, to ekipa ma do 14 kwietnia. A, zobaczcie, przepiękny bolid Formuły 1. Nie, to się wytnie oczywiście. Prąd będzie ciągnięty z tego słupa, jak już mówiłem, tu już jest kabel. Do 14 kwietnia ekipa ma czas na podłączenie skrzynki i wtedy już będziemy podpisywać umowę, będzie prąd w domu. Jak już będzie prąd w domu, to już jakiś grzejniczek, to już zawsze dłużej można posiedzieć. Także trzymajcie się. Jeżeli jeszcze ktoś nie subskrybuje, to zapraszam do subskrypcji. Śledzenie tematu jest wskazane. Cześć!